Witam w programie Stream Nation na antenie stacji GameTune. Ja jestem Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie w poprzednim odcinku rozpoczęło się natarcie Dzikiego Gonu na Kermoren. No i jak to się potoczyło, czy też jak się ono zakończyło, zobaczymy właśnie dziś. Na co bardzo serdecznie już teraz zapraszam, a więc zaczynajmy! Ja nie zdążyłam mu pomóc. To nie twoja wina. Nie powinnam była uciekać do Kermoren. Avalach jest słaby, ale żyje. Triss opatruje pozostałych. Prawie zabiłam was wszystkich. Ale jednak ostatecznie uratowałaś. Gdyby nie ty, bylibyśmy już martwi. Nie, Geralt. Gdyby nie ja, Gon nigdy nie trafiłby do Kermoren. Musimy przygotować pogrzeb Vesemira. Chodźcie.
Nie obwiniaj się. Żaden wiedźmin nie zmarł dotąd na własnym łóżku. Nie wiesz, jak to jest widzieć, jak umiera ktoś, kogo kochasz, przez ciebie. Wszyscy wiedzieliśmy, na co się piszemy. Tak. I uratowaliście mnie. Na jak długo? Tydzień? Miesiąc? Ukryjemy cię. Zatrzemy ślady. Nie. Nie będę już uciekać. Wafail. Dla tych, którzy zostali, śmierć nigdy nie powinna być ważniejsza niż życie. Pożegnajcie przyjaciela. Gdy skończycie, musimy się naradzić. Pragmatyczne podejście. Może tak. Zawsze będę pamiętał twoje nauki i twoje poświęcenie. Dziękuję. Daj spokój. Dziewczyna jest moją wychowanicą. Starzy ludzie żyją tylko po to, żeby pomagać młodym. Wiesz, że to jeszcze nie koniec. Wiem. Cokolwiek planujesz robić dalej, pamiętaj, że na Skellige zawsze znajdziesz wsparcie. We mnie, w Krachu i jego dzieciach. No, pytanie tylko co dalej, ale może nie mówmy, że nie wiemy. Dziękuję, będę o tym pamiętał. Podoglądam jeszcze rannych, ale niedługo będę musiał wracać. Zostawię wam trochę lekarstw. Bywaj w zdrowiu, myszoworze. Do zobaczenia. Przydadzą się. Starzy ludzie to też emerytura, nie? Tak. Żebyś pamięta. O czym myślisz? Nie wyobrażam sobie Kaer Morhen bez Vesemira. Wkrótce ruszam w doliny, a potem znajdę inne miejsce na zimowanie. Czas się wyprowadzić. No, ciężko prosić go o to, żeby został w momencie, gdy sami tak uciekamy. Rozumiem cię. Spróbuję szczęścia w Dolnej Marchii. Wojna zawsze nakręca robotę. Potem zobaczymy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Oby faktycznie jeszcze była okazja się widzieć. To tak, po kolei... Zauważ. Wszystko w porządku? Teraz mogę powiedzieć, że przeżyłem już wszystko. Ja dotąd nie wierzę w to, co widziałam. No, w końcu wiedzą. Znaczy wierzą, może tak. Jak się odwdzięczyć? Narażaliście dla mnie życie. Jak mogę wam się odwdzięczyć? Coś wymyślimy, prawda? Wymyślimy. Co zamierzacie? Trzeba wracać pod Nowigrad na następną wojnę. Gdybyś za nami zatęsknił, będziemy w obozie. Coś wymyślimy. Jesteś. Przykro mi z powodu Vesemira. Dziękuję za pomoc. Jedynie spłaciłem dług. O, ten olbrzym. Może jeszcze jakiś będzie nam pisany. Wracasz prosto na Ardskellig. Nie ma co zwlekać. Wojna z czarnymi nie zaczeka. Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Wiem. I dziękuję. To by było dziwne spotkanie, gdyby cesarz się zgodził i byliby też tu czarni, tak z nami. Dziękuję za wszystko, co zrobiłaś dla mnie i dla Ciri. Szczerze, gdybym wiedziała, co będzie się tu działo, nigdy nie zawróciłabym do Kaer Morhen. Cieszę się, że mogłam pomóc, ale wyjeżdżam, jak tylko Lambert poczuje się lepiej. O, razem? Jedziecie razem? Mam pewien pomysł, ale do jego realizacji potrzebuję pomocy Wiedźmina. Lambert zgodził się na współpracę.
Powodzenia, jeszcze raz dziękuję. Teraz jesteśmy kwita. No Lambert, dobra sztuka. Dobra sztuka. Możemy pogadać? O co chodzi? Oho, jak się trzymasz? Może tak. Jak się trzymasz? Uwielbiam takie pytania, jak się trzymam. Chujowo się trzymam, Geralt, i dobrze o tym wiesz. Wiedziałem, że staruszek nie będzie żył wiecznie. Nawet już powiedziałem Eskelowi, że jak przyjdzie co do czego, ja biorę jego miecz. Wiesz, dobrze mi leży w ręku. Ale Vesemir zasługiwał na lepszą śmierć, a zginął zgnieciony jak wesz. Pomścimy go. Czarno to widzę. Wszystko na naszej głowie, a ty spróbuj się z nikim nie pokłócić. Spróbuj się z nikim nie pokłócić. Ci ludzie przyjechali nam pomóc. Będziesz mnie teraz wychowywał? Nie, tylko grzecznie proszę. To ci grzecznie odpowiadam, żebyś mnie pocałował w dupę. No Vesemir już cię nie wychowa. Na razie. Trzymaj się. Dobrze, ty nasz wielki. Zoltanie. Przyszedłeś sprawdzić, jak się czuję. Dziękuję, nie najgorzej. To dobrze. Przykro mi z powodu Vesemira. Wiem, że był ci bliski. Był. Dzięki. Słuchaj, nie chcę ci się wtrącać między wódkę a zakąskę. Nie zrozum mnie źle. Pomogę wam cokolwiek uradzicie, ale moim zdaniem teraz trzeba kontratakować. Musimy odnaleźć Gon, Redina i dojechać ich. Jak byk jałówkę. No, Ciri ma podobne zdanie, ale jest nas trochę mało. Jest nas za mało. Cudem odparliśmy atak Gonu i następnym razem nie będziemy mieli tyle szczęścia. To jest, wybacz, Geralt, pitolenie człowieka, który nie może otrząsnąć się po porażce. Prześpij się albo golnij sobie, przede wszystkim zaś weź się w garść i przemyśl sprawę. Przemyślę. Skoro tak, to widzi. I co, wszyscy? Ale pytanie w takim razie, gdzie Triss i Yen? Bo rozumiem, że nad przepaścią raczej nie stoją. Idziemy w takim razie zobaczyć. Co słychać tutaj? Ziraël ma wielką moc. Dlaczego nikt nie uczył jej sprawowania nad nią kontroli? Wyobraź sobie, że ktoś jednak ją uczył. Jak widać, bez skutku. Chętnie pokłócę się na ten temat przy innej okazji. No, ptaszyny. Nie mieliśmy okazji porozmawiać. Dziękuję za pomoc i za to, że opiekowałeś się Ciri. Później będzie czas na podziękowania. Teraz musimy zabrać stąd Ziraël i ukryć ją. A potem zgromadzić większe siły. Do Kaer Morhen przybyli wszyscy, na których mogliśmy liczyć. Dlatego trzeba poprosić o pomoc wrogów. Najlepszą bronią przeciw Gonowi jest magia, więc potrzebujemy czarodziejek. Mistrzyń magii. Masz na myśli loże? I da się ją złożyć? Większość członkiń loży albo nie żyje, albo się ukrywa. Filipa Eilhart, Margarita Lozontil i Fringilla Vigo prawdopodobnie wciąż żyją. A Francesca i Ida? Myślisz, że się zgodzą? Myślę, że musimy je przekonać. Wolisz sama porozmawiać z Keirą? Chyba tak będzie lepiej. No, to nie mamy wyjścia. Nie ufam Loży, ale chyba nie mamy innego wyjścia. Rzeczywiście nie mamy. Zawarłam porozumienie z cesarzem. W zamian za pomoc członkinie Loży dostaną amnestię i schronienie na terytorium Nilfgaardu. To będzie nasza karta przetargowa. Triss. Chcę wyruszyć na poszukiwanie czarodziejek jeszcze dzisiaj. Pomożesz mi? Oczywiście. Mam nawet pomysł, jak zacząć. Gówno! Znowu zaczynacie układać plany i nikt mnie nie pyta o zdanie. Mam tego dosyć. Nie dam się nigdzie wywieźć jak tobołek. Nie chcę siedzieć z założonymi rękami. Mam dosyć czekania i ukrywania się. Skąd takie słowa znasz, dziewczyno? Ale... no... dobra, niech bierze ma rację. Masz rację. Udowodniłeś, że potrafisz o siebie zadbać. Łatwiej poklepać kogoś po ramieniu z myślą, że jakoś to będzie, niż stawić czoła prawdzie. Ziraël ma wielką moc, której nie potrafi kontrolować. Stanowi zagrożenie dla siebie i dla innych. Dopóki nie nauczy się panowania nad sobą, powinna pozostać w izolacji.
Po pierwsze, gówno prawda, a po drugie, jeśli już mówisz o odwadze, to zwracaj się bezpośrednio do mnie, a nie do Geralta. Na razie. Czyli jednak się nie lubicie. Dobra, idziemy. Lepiej za nią pójdę. Zaczekaj, dziewczyna potrzebuje czasu. Trzeba pozwolić jej przejść przez żałobę. Potem jak najszybciej powinna rozpocząć trening panowania nad zdolnościami. Czy te nauki naprawdę są konieczne? Widziałeś, co zrobiła. Może być większym zagrożeniem niż Gon. Dobrze. Zostaniemy jeszcze trochę w twierdzy. Potem dołączymy do ciebie i Triss w Nowigradzie. Spotkamy się u Jaskra. Chodź, Jen. Im wcześniej wyruszymy, tym lepiej. Do zobaczenia. Ale to nie działa, rozumiesz? Zniechęciłaś się po 8 próbach. To ile razy mam próbować? Tyle, ile będzie trzeba. Ale nic mi nie wychodzi. Potem do tego wrócimy. Z wahadłem też ci na początku nie wychodziło. O, Geralt, proszę cię. Wahadło przy tym to był spacerek. Zresztą nie o to chodzi. Więc w czym rzecz? Avalach mówi, że póki nie przestanę myśleć o bitwie, nic z tego nie wyjdzie. Ale tak się składa, że jakoś nie w głowie mi małe kotki i budyń waniliowy. Powiedz, jak ty to robisz? Co? Że choćby nie wiem, co się działo, zawsze potrafisz się zebrać do kupy. Żart, tak? To dobry moment na żart. Jest pewna stara metoda. Nauczył mnie jej Vesemir, a jego nauczył Barmin. Wyprowadzisz mnie w góry i każesz pić napar z szaleju? To pradawna metoda skeligijskich druidów. Zawsze działa. Hej! Czekaj, pożałujesz! Nie to, żeby to nie była pozostałość po dzikim gonia. Mięczak! Okay. Jeszcze zobaczymy! No czekam! Pokonaj Ciri na śnieżki, a mamy no śnieżki! Moment, musimy kamień wsadzić do środka. Gdzie ty jesteś, Ciri? Ha! Kredensem chyba. No. Nie, Geralt, to nie był dobry ruch, ale Ciri też jakby oszukuje. Tu jest, zrobi się niebezpiecznie? No chodź tu! Czekaj, musimy wziąć śnieżkę. Gdzie są śnieżki? A nie, uciekliśmy z pola bitwy. No, pięknie. To mogłabyś teraz sobie tam gdzieś śmigać dookoła. A, jest. Dobrze. Weź wszystkie, jakie są. Cyk. Co nie fair? Auto aim, co nie fair? No, Geralt, to żeś się popisał skutecznością. Niestety musimy być dość blisko. Tak, idealnie. Teraz oberwiesz. No. Znaczy, może by się jej lepiej zrobiło, gdybyśmy dali wygrać, ale nie znamy te numery. Nie jesteśmy ojcem Roku. I nie będziemy. Światło nam zgasło. Nie za dużo masz tej mocy w sobie, Ciri. Już się nalatała? Cyk. Jeszcze raz. Przegrasz z Kretesem.
No czekaj, dziewczyno. Znowu nam uciekniesz? I znowu to samo. W ogóle nie podniosłem śnieżki, a tu był tak ważny moment naszej bitwy. Teraz zoberwiesz. Raz. Zdążymy? Nie zdążyliśmy, drogi. Z takimi też przeciwnikami dawaliśmy sobie radę. Przegrasz z Krytesem. No nie ma specjalnie szans. Dajmy jej chwilę podnieść może, trochę śniegu. Ale ona nie podnosi. No i tyle. Cze, co to miało być? Nacieranie? Jakby tak z kamieniem. To by zakończyło tę bitwę już teraz. No cóż, pogromca potworów. Miałeś rację. To naprawdę działa. Dzięki. Zawsze do usług. To co teraz? Zobaczę, gdzie jest nasz ulubiony wiedzący. No to chyba mamy początek końca Dzikiego Gonu, ale jak to będzie wyglądało dalej, zobaczymy już wkrótce, a tymczasem przeogromnie dziękuję za wspólnie spędzone dziś chwile. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!